Lustro dla osób bez kontaktu. Witam Was serdecznie, kochani subskrybenci i wszyscy nowi widzowie, którzy dzisiaj znaleźli na YouTubie mój właśnie kanał. Zasubskrybujcie mój kanał, proszę, dziś jeszcze, by dostawać nowe wróżby, codzienne filmiki na różne tematy. Proszę również o lajki i o komentarze. Czytam Wasze komentarze codziennie i bardzo mnie one cieszą. Na wróżby indywidualne zapraszam Państwa wszystkich, którzy stoją przed jakimś dylematem lub nie wiedzą, jak się zdecydować, co dalej, czy nie ufają komuś w małżeństwie lub w relacji. Napiszcie do mnie e-maila. Mój e-mail znajduje się dla wszystkich Państwa pod każdym moim filmikiem i w komentarzach. loelia.orakel@gmail.com. Na pewno odpiszę od razu i podam warunki wróżb indywidualnych. Wróżby indywidualne opierają się oczywiście na Waszych prywatnych zdjęciach, datach urodzenia i Waszych konkretnych pytaniach do kart. Zapraszam. Dzisiaj czytanie dla zakochanych bez kontaktu, ponieważ karty, które mi wypadły, są od siebie odwrócone. Kobieta i mężczyzna zamyśleni, oczekujący, wypatrywujący, jakby wyczekujący właśnie następnych kontaktów, czy także odwróceni od siebie plecami, bez kontaktu, bez spotkań. Dlatego tak nazwałam właśnie to czytanie. Strona prawa to Wy, osoby pytające. Strona lewa to osoba ukochana, o której myślicie, za którą tęsknicie. I po środku orakel miłości, orakel energetyczny oraz rada mandala. I co chce Wam partner powiedzieć, orakel miłosny? Wszystkie karty już wyciągnęłam, żeby zaoszczędzić czas, więc zaczynamy. Wasze myśli, Der Herrscher, czyli cesarz. Wy myślicie tutaj o mężczyźnie, który ma bardzo silny charakter. Jesteście zakochani w kimś o bardzo władczym, stanowczym, silnym charakterze, o silnej osobowości. Cesarz to oczywiście osoba o silnej woli i charakterze dobrym, dobrego męża, dobrego kochanka, dobrego partnera. Wiedzącego, czego chce, który dąży konkretnie do celów i jest bardzo konkretny w działaniu. O takim mężczyźnie myślicie. Cesarz to również znak barana. Jeśli Wasz partner, partnerka są spod znaku barana, to ta wróżba będzie z Tobą prawie w całości rezonować. Myślicie o tym, że ta osoba bardzo właśnie silna, stanowcza, władcza jest dla Was bardzo ważna. Być może myślicie o tym, że ta osoba jest Wam dana z przeznaczenia, że ten związek jest z przeznaczenia, że jest bardzo ważny, że jest to być może Wasz bliźniaczy płomień lub bratnia dusza. Związek z tą osobą i kontakty z tą osobą są dla Was bardzo istotne. Dlatego nie możecie zapomnieć tej osoby i wyczekujecie na jej kontakt. Po stronie przeciwnej lustra, kochani, o dziwo mamy tą samą kartę. Die Herrscherin, czyli cesarzowa. I tutaj w odbiciu lustra pokazuje nam się od razu na poziomie mentalnym para. Cesarz i cesarzowa. Dwie osobowości o bardzo silnym ego. Dwie osobowości, które są władcze i chcą rządzić. Chcą mieć do powiedzenia. Nie chcą oddać tego berła, jak to się mówi, z ręki.
I tutaj na tym tle, że jesteście oboje tacy władczy i silni, mogą być oczywiście starcia, starcia ego, kłótnie, dyskusje, ponieważ żaden z Was nie chce popuścić, nie chce pójść na kompromis. Każdy z Was chce podejmować decyzje. Także tutaj na pewno też w tym odbiciu lustrzanym jest para. Cesarzowa i cesarz stanowią tutaj w tarocie parę. Więc ciągle jakby mentalnie myślicie, że jesteście w związku, w relacji. Niezależnie co się stało, niezależnie co runęło, co zakończyło się, być może brak teraz kontaktu i tak dalej, ale mentalnie na poziomie właśnie głowy jesteście ciągle jeszcze parą, tak jakby sobie daną z przeznaczenia. Wierzycie w to, że jesteście sobie właśnie przeznaczeni. Także cesarzowa kobieta równie, tak samo jak cesarz, silna, władcza, wiedząca czego chce, ale również piękna, kobieca, dobra matka, dobra opiekunka, która się wszystkim dookoła opiekuje. I te karty dwie, cesarz i cesarzowa, pokazują również, że jesteście z siebie warci, że jesteście jakby na tej samej, na tym samym poziomie, tak? Cesarz, cesarzowa, macie ten sam status i niestety też tak samo silne ego, co również może być ewentualnie przeszkodą w Waszym związku. Tutaj on myśli o nowym początku, o naprawieniu wszystkich starych spraw, które się potoczyły źle, i o nowym początku, nowej szansie. Jeśli macie razem dzieci, jesteście teraz w rozłące, to oczywiście też tutaj w dosłownym tego słowa znaczeniu, on myśli o dzieciach, by również być dobrym ojcem, dobrym opiekunem dla dzieci. Ale ci, którzy nie mają wspólnie dzieci, tak jak mówię, jest to na pewno karta nowej szansy, nowego początku, którą on ma w głowie. Schodzimy na poziom serca. Na poziomie serca jakby tutaj komplikacje. Komplikacje, niepewność, konkurencja, być może też są jakieś inne tutaj kobiety, osoby lub po prostu szamotanie się emocjonalne. Nie wie, co zrobić. Ma też lęki, boi się, że... Znaczy, to jest Wasza karta, przepraszam, to jest Wasza strona, osoby pytające. Boicie się, że być może dojdzie znowu do jakichś sprzeczek, kłótni, awantur, które tutaj zakończyły Waszą relację. Tutaj macie jakąś szamotaninę emocjonalną, jakiś zamęt emocjonalny, powiedziałabym. Z jednej strony pragniecie oczywiście nowej szansy, zgody, z drugiej strony boicie się właśnie tych kłótni, sprzeczek, boicie się jakiejś konkurencji, że jest ewentualnie jakaś nowa kobieta lub jakieś sekrety, niewyjaśnione sprawy między Wami. Tajemne sprawy, które są tutaj zamknięte pod kluczem. Jakbyście się bali, bały, że tutaj jest coś między Wami ukryte, niewyjaśnione, jakieś sprawy Wam nieznane i przez to tutaj jakbyście mieli spory, sprzeczki, dyskusje, jakąś polemikę, tak? Być może różne zdania i tak dalej. Kochani, co czuje emocjonalnie Wasz partner? Wasz partner, ta partnerka, o której myślicie, Wasza osoba ukochana, myśli o dobrym rozwiązaniu Waszych spraw, Waszych problemów, dylematów, Waszych jakichś tu komplikacji. Myśli, by to dobrze wszystko się rozwinęło. Mamy Słońce, czyli ma ciągle jeszcze nadzieję, że te sprawy między Wami emocjonalnie ciężkie, które Was teraz obciążają, rozjaśnią się, wyjaśnią się, wyklarują i będzie jeszcze tutaj dobrze, czyli światło w tunelu. 6 monet mówi o równowadze, o tym, że chciałaby Wasza osoba ukochana, by nastąpił balans i harmonia w Waszym związku, by było pogodzenie się, by był czas, by nadszedł czas, by rozwinął się czas, by przyszedł czas harmonii, dawania i brania w równej mierze.
równowaga. Chciałaby ona, czyli ta osoba wasza ukochana, być wierna, byście ufali tej osobie, byście tolerowali ją taką, jaką jest i byście dali jej jeszcze jedną szansę. Ta osoba chciałaby jeszcze raz dawać i brać w tej samej mierze. Przede wszystkim jest to karta harmonii, równowagi i harmonii. Więc chciałaby osoba ukochana wasza, by harmonia wróciła do waszej relacji, zgoda. Zobaczmy, co w waszych zamiarach, kochani. W waszych zamiarach, waszych, osoba pytająca. W waszych zamiarach i planach, pomimo teraźniejszej izolacji, separacji, widzicie to na ten temat, widzimy na spodzie kart Lenormanda. Jest teraz rozłąka, separacja, oziębłość emocjonalna, brak kontaktu. Nie ma komunikacji regularnych, nie ma spotkań. Każdy siedzi w swojej jakby jaskini, w swojej wieży. Pomimo to chciałybyście, wy osoby pytające, znów by nastąpiły piękne, romantyczne chwile. Dwa kielichy. Karta miłości, emocjonalnej równowagi. Piękny przypływ tutaj uczuć. Kochankowie, romantyczne chwile. I kontakty regularne. Spotkania. Nie palenie za sobą mostów, nie chcecie skończyć tej relacji, wręcz przeciwnie, chcecie, by rozwinął się znowu piękny romans, piękne uczucia, by to wszystko się odnowiło, by te uczucia płynęły w nieskończoności. Takie zamiary macie pomimo tej ciszy teraz. Jakie zamiary ma wasza osoba ukochana? Ta osoba chce wysłać do was wiadomość. Ta wiadomość tuż, już lada moment przyjdzie lub nadejdzie szybko. Ta osoba chciałaby z wami porozmawiać, mądrze, stanowczo, konkretnie porozmawiać, byście znowu mieli piękny, radosny czas, lekki, bez tych balastów, obciążeń. By to szczęście miłosne, piękny czas znowu przyszedł, znowu wrócił. Byście się cieszyli, używali tutaj pięknych chwil. Radość, śpiew, taniec, wino. Tutaj również mówi ta karta o ślubie, o zaręczynach, o oficjalnym związku, który by pragnęła ta osoba mieć z wami. Jakby ta karta mówi o tym także, żeby się delektować tym szczęściem, żeby to wszystko wróciło, żeby te uczucia szczęścia, miłości powróciły do was. Przyjdzie jakaś wiadomość w najbliższym czasie. Tutaj u waszej osoby ukochanej na dnie kart Lenormanda mówi karta kompasu, że chciałaby ona pójść z wami w jednym kierunku. Chciałaby pójść jedną drogą, wspólną drogą, by podjąć właśnie tą decyzję, byście jeszcze raz byli razem w związku. Także to mówi lustro i te same karty, które odbijają się w lustrze, jest właśnie cesarz i cesarzowa, czyli para. Mentalnie, niezależnie co się między wami złego wydarzyło, jesteście parą. W innym wypadku nie widzę żadnych powtarzających się tutaj kart. Zobaczmy teraz, co mówi karta oraklu miłości. Byś zostawiła kontrol. Byś nie kontrolowała ciągle. Być może kontrolujesz przez internet, w WhatsAppie, przez telefon. Być może masz jakąś manię kontroli. Byś to wszystko zostawiła i dała popłynąć po prostu sprawą naturalnie. I nie robiła nadmiernej kontroli. Ponieważ tym być może zniechęcasz partnera. Zniechęcasz osobę ukochaną do siebie. Ponieważ być może ma
ta osoba takie uczucie, że wszystko musisz mieć pod kontrolą, wszystko surowo właśnie chcesz dokładnie kontrolować i to być może go przeraża. Także zostaw tą kontrolę i pozwól płynąć sprawom i waszej relacji po prostu w sposób naturalny. Karta energetyczna. Strategy, czyli strategia. Dobry plan działania, dobra strategia, dobry rozwój związku. Jeśli teraz nawiążecie znów kontakt i się spotkacie, będziecie planować różne sprawy. Musicie mieć przemyślaną strategię działania, by nie popełniać ciągle tych samych błędów i by ciągle tutaj nie sprzeczać się, nie kłócić, bo widać tutaj u Was lęk przed sprzeczkami i kłótniami. Także pomyślcie również strategicznie, co jest tutaj problemem w Waszym związku, dlaczego macie ciągłe te sprzeczki. Mandala. Soul time. Czyli wsłuchać się w swoją duszę. Czas, by wsłuchać się w swoją duszę, co chcecie, czego pragniecie, co jest dla Was ważne i co jest dla Was ważne w tej relacji. Co jest najistotniejsze, by nie rozpraszać się na małe sprawy, które Was drażnią, nie wiem, przez które się sprzeczacie, tylko skupić się tutaj, przemyśleć, posłuchać głosu duszy, co jest tak naprawdę dla Was ważne w tej relacji, w tym człowieku, w tym partnerze. By dostać nową, piękną energię, pomyślcie, co kochacie w tym partnerze, w tej partnerce, co podziwiacie w nim lub w niej, co jest dla Was najbardziej istotne w tym związku, w tej relacji, w tej osobie i co kochacie, za czym tęsknicie, co jest najważniejsze. I na tym się skoncentrujcie, na tej dobrej, pozytywnej energii, a nie ciągle wyrzucać, wypominać sobie złe sprawy, co się stało. I to obciąża na pewno relacje. Więc nie bluzgajcie się ciągle tymi złymi energiami, sprawami, to co się wydarzyło, co było negatywne. Skupcie się na tym, co kochacie w tej osobie, co podziwiacie, co chcecie jeszcze raz, by wróciło. I skupiajcie się na tej dobrej energii, pozytywne wibracje, pozytywne energie przyciągajcie do tego związku. Wsłuchajcie się w głos serca. W głos duszy. Soul time. Głos duszy. Czas na to, by się wsłuchać. Właśnie w to, co najważniejsze. I to, co Wam dusza podpowiada. Za czym tęsknicie, czego pragniecie. Zobaczmy teraz, co Wasz partner lub partnerka, co osoba ukochana chce Wam powiedzieć. Widzimy tutaj piękne osoby, które są zakochane, przytulone do siebie, wsłuchane w siebie. Ogień, czyli pożądanie, namiętność, seksualność, chemia i piękne, intymne momenty. Też fioletowy kolor mówi tutaj o rzeczach sakralnych, czyli połączenie dusz, telepatia. Du wirst mehr geliebt, als du dir jemals vorstellen kannst. Denke stets daran, ich liebe dich. Że ty jesteś bardziej kochana, kochaną, niż możesz sobie w ogóle wyobrazić. Myśl ciągle o tym, ja kocham ciebie. Wow. Aż mi ciarki przeszły, kochani. Także pomimo tego, że się nie widzicie, nie macie regularnych kontaktów i rozmów, jest połączenie duchowe, telepatyczne i wiedz, że partner ciebie kocha, że myśli ciągle o tobie i że jesteś kochana. Piękna karta. Tym zakończmy dzisiejsze pytanie do kart i dzisiejsze czytanie, ponieważ tą piękną
kartą i tym pięknym akcentem chcę Was pozostawić z tym lustrem. Do usłyszenia już wkrótce.